Dwa dni temu informowaliśmy Państwa o kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej walki ze smogiem i obejmującej swoim zasięgiem teren całego subregionu zachodniego województwa Śląskiego. Czas pokaże, jak wpłynie to na świadomość społeczną w zakresie stopnia zanieczyszczenia powietrza i źródłach problemu. Tymczasem, jak rośnie ona w naszym powiecie, sprawdza aktualnie Straż Miejska. W związku z narastającym problemem niskiej emisji w naszym regionie działania Straży Miejskiej do walki z tym trującym zjawiskiem zostały znacznie nasilone. Codziennie na pierwszej i na drugiej zmianie strażnicy objeżdżają poszczególne dzielnice i, i, i kontrolują nieruchomości, głównie zwracając uwagę, gdzie jest podejrzenie spalania odpadów. Tutaj y, chciałbym zwrócić uwagę, że mamy bardzo dużo zgłoszeń, że z komina wydobywa się dym, gdzie akurat nie jest jeszcze podstawą y, przeprowadzenie kontroli, ale w każde miejsce, Strażnicy podjeżdżają, sprawdzają, czy zgłoszenie się potwierdza, czy ewentualnie gdzieś, powiedzmy, podany adres jest może troszeczkę niewłaściwy, ale całą okolicę lustrują, żeby akurat trafić w to wskazane miejsce. Od października do dnia dzisiejszego strażnicy przeprowadzili 59 kontroli i wyłącznie w czterech przypadkach za spalanie odpadów właściciele nieruchomości zostali ukarani mandatami. Wyrazy y, podziękowania dla naszych mieszkańców, którzy niestety bardzo y, poważnie podchodzą do tego tematu i dbają jednak o to, żeby w piecach domowych palić opałem właściwym, żeby nie spalać tych odpadów, tych najbardziej szkodliwych i toksycznych. Dbajmy o nasze zdrowie, o nasze powietrze, nas samych, naszych sąsiadów, wszystkich mieszkańców Raciborza. Niestety w jednym przypadku właściciel nieruchomości odmówił nam y, przeprowadzenia kontroli, więc w, tym, w tej sytuacji byłem zmuszony powiadomić Komendę Powiatową Policji o wszczęciu dochodzenia w związku z popełnieniem y, przestępstwa. W myśl najnowszego antysmogowego spotu Nie Trój Sąsiada, w którym wystąpił aktor Franciszek Pieczka, strażnicy liczą również na reakcję mieszkańców. Bardzo proszę mieszkańców, jeżeli jest podejrzenie, nie tylko, że sam dym wydobywa się z komina, ale jest podejrzenie, że sąsiad czy jakaś tam inna osoba może spalać te odpady, bardzo proszę tutaj o telefony do dyżurnego Straży Miejskiej. Każde zgłoszenie będzie weryfikowane, strażnicy będą sprawdzali i potwierdzali, czy zgłoszenie potwierdza się, czy też nie. A co powinno wzbudzić nasze podejrzenia? Czy kolor i rodzaj dymu ma znaczenie? Dla laików można powiedzieć, nie, nie, nie zawsze będzie kolor dymu, jakbym tutaj wiarygodnym, jakbym wskazówką wiarygodną w tej materii, prawda? Yy. Często, powiedzmy, jakiś pojawiający się zapach, że to mogą być spalane jakieś tam plastiki, czy jakieś gumy, czy jakieś tam inne, nie wiem, stare laminowane meble. Także tutaj no, trudno też mieszkańcom i nie dziwię się, że akurat jak widzą jakiś nadmiar dymu wydobywający się, że zgłaszają do nas, tak jak powiedziałem, my każde zgłoszenie będziemy weryfikować. Może się akurat na miejscu też okazać, że, akurat, że, że będzie to potwierdzone zgłoszenie. Częstymi przypadkami jest również no, moment rozpalania w piecu, gdzie większość dymu, która wydobywa się z komina, z uwagi na to, iż komin jest zimny, zadymia okolice. Czyli tutaj też to jest w tym momencie zagrożenie i w ruchu drogowym, i może być podejrzenie, że mogą być spalane odpady w piecu. Już w przyszłym roku kontrole Straży Miejskiej obejmą jeszcze szerszy zasięg. Po profesjonalnie odbytych szkoleniach strażnicy są już uprawnieni do pobierania próbek z pieców, które w celu ekspertyzy będą wysyłane do laboratorium w Jastrzębiu.